Znowu mam czarne. Straszny los. Debiut Cochrana gra. Zaskoczyłem pana fana. Oj, 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 oj. Wzmocnię się herbatką. Co pan na debiut Igora Niemcowa? To jest wariant Igora Niemcowa. Chyba z panem Danielem ostatnio ćwiczyłem. A tak skromnie. W ucho. A tu. Hop. No nie, no tak to nie będziemy zagrali B4. To nieeleganckie zagranie, panie fanie. O, to jest myśl. Na G4 mam skoczek H4. A tu chcę grać, o tu. Czemu nie? No właśnie, panie Salmani, dlatego się powstrzymałem. To byłby jak cios poniżej pasa. Czy nowy trener kadry kobiecej da radę? Jak można mnie o takie rzeczy pytać? Czy nowy trener da radę przygotować? Czy powinny być zmiany personalne? Nie bardzo rozumiem, panie Grzegorzu. Nowy trener, arcymistrz, pan Marcin Dziuba, jest człowiekiem o ogromnej wiedzy szachowej. O głębokim zrozumieniu szachów. Z jego tatą grywałem jako junior. A tu się robi dziura na D5. Od razu ją, że tak się wyrażam, wykorzystuję. Przecież to nie zależy od niego. Natomiast odpowiem panu, panie Grzegorzu, że gdyby pracował z szachistkami 10-12-letnimi, byłoby mu łatwiej, no pracować będzie z dorosłymi kobietami, z których każda jest inna. Każda ma, tutaj wezmę tego piona, inne podejście do szachów, inne zrozumienie szachów ma. Inne przyzwyczajenia.
Nie można króla na czarnym polu postawić, żeby goniec nie oskoczył. Teraz będę stawiał wieżę na linii D. No może za chwilę tę wieżę postawię na linii D. No teraz już mogę. Kadrą kobiecą Polski pracowało wielu doskonałych szkoleniowców. No, czasami się zdarzali mniej doskonali, ale jest to praca bardzo, bardzo trudna. Problem może stanowić, jeżeli któryś szkoleniowiec na przykład trenuje jakąś zawodniczkę w klubie. To jest problem. W ten sposób walczę o linię D. Zdwajam wieżę, chcę zbić. O ile umiem liczyć do trzech, to mogę tu zbić, a mogę przepchnąć. Fiksuję tego na tym. Chyba postawię mata, coś czuję. Chyba czuję, że postawię mata. Dziękuję bardzo, zaraz omówię partię. Tylko skończę. No jakie zmiany? Panie Grzegorzu, witam pana Wasila.